Druga część wspólnego posiedzenia komisji w dniu 17 grudnia 2015 roku. Gdyby się okazało, jeszcze raz podtrzymuję to, że to jest nowość dla nas. Nie wiemy na dzień dzisiejszy, jak będzie i uczniów, jaka będzie potrzebna kwota. Gdyby była ta potrzeba zwiększenia tej kwoty, bo wiadomo, że w ciągu roku z poprzednich lat wiemy z doświadczenia, że robi się zmiany w budżecie, prawda? Czy byśmy wtedy byli w stanie coś pomyśleć, no po prostu z jakąś zmianą w budżecie, gdyby była potrzeba dofinansowania? Proszę Państwa, proceduralnie to ja widzę to tak. Fakt oficjalny wniosek i należy go przegłosować. Tak. A potem, czy będzie tych pieniędzy mało, czy będzie dość, tego nie wiemy. To ewentualnie możemy dyskutować w przyszłym roku. A teraz proceduralnie trzeba wniosek zgodnie z prawem przegłosować. Dobrze, ale co teraz jeszcze Państwo chcieli głos przed głosowaniem, tak? Najpierw Pan Koczerwa, później Panie Marzu. Według kolejności, przepraszam, bo się Pan Koczerwa obrazi. Proszę. Proszę Państwa, najpierw taka uwaga ogólna. Tak naprawdę, jak będzie wyglądał ten nasz budżet przyszłoroczny, to nie wiemy. Dlatego, że jeżeli rzeczywiście zostaną przynajmniej części wprowadzone w polityce wyborcze rządzącej najjaśniejszej partii, chociażby w zakresie choćby podatków, która 3000 ile się sprawdza? Czyków? To 8. To wpływy do budżetu gminy z PIT-u i CIT-u mogą ulec istotnemu ograniczeniu. I z taką ewentualnością należy się liczyć. Dlatego, że to jest jedna ze sztandarowych obietnic wyborczych. Zresztą na konieczność podniesienia tej kwoty wolnego podatku wskazał również Trybunał Konstytucyjny, że to jest ona bliska, więc póki co wyroki obowiązują, więc musi on być wykonany. Więc nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało. Po troszkę różemy z fusów. Jest to dość istotna kwota, jeśli chodzi o wpływ z tych dwóch podatków, prawda? 11 milionów, jeśli chodzi. To jest duża część naszego budżetu i to są środki, które idą na zadania własne gminy. Jeżeli będzie tego o milion mniej, to już jest istotne ograniczenie. To jest jedna sprawa. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o wygłaszanie środków na promocję gminy. W dobrym zwyczaju jest, jeżeli środki przeznaczane są z instytucji pojętnej, czy to publicznej, w szerszym przeznaczeniu, czy z jednostek samorządu terytorialnego, ja bym chwalił, jeżeli artykuł, który został napisany za nasze pieniądze, u dołu była adnotacja, że zostało to pokryte ze środków finansowych gminy Borowika. Jednymi słowy, artykuł sponsorowany, prawda? I nie wiem, czy to przeszkadza w realizacji tego. Ale w każdym bądź razie nigdzie nie przeczytałem, że dziennikarz piszący no, jest opłacony po prostu przez zleceniodawcę niejako. Kiedyś takie adnotacje w wielu gazetach były, jeszcze możemy się z tym spotkać. To jest jedna. Kolejna kwestia, rzeczywiście kwota 20 tysięcy dla zdolnych gminy przy budżecie 46 milionów. To są jakieś marne grosze. I ja z panem Witem się nie zgadzam, chociaż też chodziłem do szkoły bardzo dawno temu i wtedy nie dawał nagród, a uczyłem się raz lepiej, raz gorzej, w zależności od tego, jak miałem do tego podejście. Natomiast miałem w swoim życiu taki okres, kiedy rzeczywiście z możliwości korzystania z określonych, może w cudzysłowie, nagród były, mnie to akurat mobilizowało, nie każdego musiałem mobilizować. Jeżeli nie chcemy dawać z promocji, to mamy taką pozycję budżetową, przez którą nie mieliśmy przez parę lat, mianowicie dochody z opłaty targowej. Więc dajmy te 30 tysięcy z opłaty targowej,
dla zdolnych uczniów będziemy mieli tych 10 tysięcy. Proszę Państwa, czy ich wykorzystamy te 50 tysięcy, czy ich nie wykorzystamy te 50 tysięcy, to jest kolejna kwestia, prawda? Bo zgadzamy się z tym, że mamy pierwszy rok tego. Pierwszy rok mamy tego typu stypendium czy nagrodę edukacyjną. Więc jeżeli będziemy mieli więcej, to możemy dać więcej, albo ewentualnie te pieniądze nam zostaną. Niczym to nie przeszkadza. Ja uważam, że kwota 50 tysięcy na budżet 46 milionów to naprawdę nie jest jakaś wielka kwota. Czy mogę jeszcze na temat, panie przewodniczący, uchwalę? Proszę Państwa, nie będę się rozwodził na temat tego budżetu. Kolejny rok mamy wzrost kosztów funkcjonowania gminy administracji. Jeżeli byśmy to prześledzili na przestrzeni ostatnich 5 lat, ten wzrost jest bardzo duży. Pomijam tutaj, że zostały wydatkowane kwoty na dodatkowe inwestycje w zakresie administracji, ale to nie tylko z tym jest związane. Ja nie popieram tego typu kolejnych podwyżek płac i tak dalej, bo płace już tak są wysokie. Natomiast nie do przyjęcia jest stagnacja w zakresie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Praktycznie przez ostatnie 5 lat kwota ta się utrzymuje mniej więcej na tej samej wysokości. Jakieś tam są niewielkie wahania. Nie chcę tutaj już posługiwać się tym kolejnym przykładem wykorzystania środków na promocję gminy, ale proszę Państwa, jak wyglądają, niedawno się mogli dowiedzieć, więc wiemy, jak to wszystko wygląda. Ja myślę, że w tym budżecie jest dużo środków, które można by wykorzystać w inny sposób, można by to inaczej planować. Dam jeden przykład, wzrasta nam kolejny raz kwota na transport publiczny. Ja nie wiem, czy w tej kwocie to jest tylko wzrost wydatków na NZK, gdzie jesteśmy współwłaścicielem i musimy brać i zasilać obieg tego przedsiębiorstwa. Chociaż nie wiemy tak naprawdę, jak to się potoczy, chociaż na pewno w przyszłym roku będzie stabilizacja, bo gmina Andryków jeszcze nie wystąpi z NZK. Natomiast jestem zachwycony dokarmianiem PKS-u. Proszę Państwa, nie wiemy naprawdę, jaka sytuacja finansowa jest przedsiębiorstwa. Nigdy nie dostaliśmy rzeczowej oceny, jak to funkcjonuje, dlaczego tak się to odbywa, dlaczego to nie jest w naszej. Wiemy chociażby ze spotkań, które miały w tym miejscu, że żądają coraz to więcej i więcej i więcej, a przedsiębiorstwo zamiast ostabilizować się na rynku usług przewozowych, to wymaga coraz to więcej środków. I smutnym jest, że te środki są poszukiwane nie w ramach reorganizacji tego przedsiębiorstwa, zmian, dostosowania do potrzeb rynku i tak dalej, i tak dalej. To przedsiębiorstwo na dzień dzisiejszy nie jest konkurencyjne. Nie jest konkurencyjne dla nikogo. A wylewanie kubów pomyli na firmy, prywatne firmy transportowe, to nic nie daje, nie przynosi żadnych efektów. Nie przynosi naprawdę żadnych efektów. Czy związek międzygminny coś uratuje, czy nie uratuje, naprawdę nie wiemy. My mamy tylko dać pieniądze, o nic nie pytać i nic nie mówić i nie żądać konkretnie nic. To jest smutne w tym wszystkim, że godzimy się na wydawanie publicznych pieniędzy, nie pytając o nic. W jaki sposób te pieniądze mają być wykorzystane? Ja nie wiem, czy te pieniądze pójdą na paliwo w PKS-ie, czy one pójdą na wynagrodzenia na przykład członków zarządu. Albo będą Wi-Fi kupować, albo jeszcze cokolwiek innego do autobusów, bo uważają, że podniosą poziom usług, czy na kolejny system ewidencji przewożonych osób. Ja nie wiem, na co te pieniądze pójdą. Dlatego, że nigdzie nie mamy żadnej informacji. Jeśli chodzi o prezesa NZK, jeżeli poprosimy o to sprawozdanie, przypuszczam, że za rok, który się już kończy, taką informację uzyskamy, będziemy wiedzieli, ile żeśmy zapłacili, co było, jakie były wykonywane usługi. Jesteśmy to wszystko w stanie wziąć i ocenić. Natomiast tutaj nie mamy nic.
Dlatego ja się nie godzę na takie wydawanie pieniędzy. To nie są ani moje pieniądze, ani państwa pieniądze, to są pieniądze podatników. Nawet nie wiemy, jaki zakres skorzystania z PKS-u tak naprawdę przez mieszkańców objęły. Bo jeżeli prawdą jest, jeżeli to się utrzymuje, że z takiego państwa tylko dwóch mieszkańców kupuje bilet miesięczny w PKS-ie, proszę państwa, to znaczy, że coś tu nie gra, że to przedsiębiorstwo jest źle zarządzane. No jeżeli taka duża ludność, ponad 5 tysięcy mieszkańców i tylko dwa bilety miesięczne są od sensu, to ja się pytam, gdzie jest sens tego utrzymywania w ogóle. I gdybyśmy tak przelecieli się po tych niektórych pozycjach budżetowych, to znaleźlibyśmy nie 30, 20 tysięcy na stypendia dla usunionych dzieci, tylko znaleźlibyśmy Dziękuję. Pani bardzo prosiła o głos. Dziękuję bardzo. Zgadzam się z moim przedmówcą i z panią radną Tylzą. Uważam, że 20 tysięcy to jest trochę mało. A nawiązując do wypowiedzi pana burta, no nie cofniemy czasu. Czasy się zmieniają, społeczeństwo się zmienia. Mamy społeczeństwo konsumpcyjne, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Ja myślę, że uzdolniona młodzież to nie tylko są wyniki, które przekładają się na cyfry, na świadectwach, ale to są ich pasje, ja cały czas to podkreślam. To są ich pasje, te pasje kosztują i wydaje mi się, że faktycznie taka kwota, którą tutaj, o której tutaj mówimy, te 20 tysięcy, no jest to coś, ale na pewno nie zrobi wrażenia, a na pewno nie zmotywuje do takiej pracy. Wiem, jako nauczyciel, dzisiaj ogłaszałam konkurs związany z ochroną życia, zarówno tego poczętego, jak i tego dobiegającego kresu, czyli związanego z walką z eutanazją, czy z przeciwstawieniem się temu zjawisku. I drodzy Państwo, do momentu, dopóki nie przeczytałam nagród, nie było zainteresowania. W momencie, kiedy przeczytałam nagrody, pierwsze miejsce 1500 zł, drugie miejsce 1200 zł, trzecie 900, nawet wśród chłopaków podniosły się ręce i stwierdzili, że oni w to wchodzą. A kto jest organizatorem, przepraszam, pytam, finansuje te nagrody? Akurat finał będzie na Jasnej Górze. A kto finansował będzie te nagrody? W tej chwili nie jestem w stanie, mogę przyjść na to. Jest to 12 edycja tego konkursu. Ogólnopolski konkurs. Także no, tutaj nie chodzi o organizację, bo to ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, jak do młodzieży przemawia możliwość zdobycia pieniędzy. To nie chodzi o to, żeby ich rozpuszczać. Tylko tak jak mówię, pasje kosztują. Kiedyś myśmy w zasadzie nic nie mogli kupić, bo nic nie było w sklepach, więc jak gdyby tych pieniędzy też nie mieliśmy, nie czuliśmy niedosytu, prawda? Natomiast dzisiaj młodzież, wchodząc do sklepu, może sobie kupić modele takie, jakie chce, i rozwijać pasje modelarskie i książki, wszystko. I to, na to są potrzebne pieniążki, drodzy Państwo. Oprócz tego, faktycznie, no, w szkołach ościennych tego typu motywacja jest. Więc jeżeli my no, nie dołączymy do tych szkół ościennych, to znaczy, że cofamy się, no bo nawet nie jesteśmy na bieżąco, prawda, w tym momencie. Więc jestem za tym, żeby tę kwotę zwiększyć. Tak jak tutaj pan radny Kocenba powiedział, wnioskuję też o to, żeby tę kwotę chociażby zwiększyć z tej opłaty targowej, która nam się pojawiła. Dziękuję, to dla mnie. Pan przewodniczący prosił o pan przewodniczący. Ale ja do tego wniosku chciałam. Niestety no, obojga państwa ten wniosek nie może być zrealizowany, ponieważ opłata targowa w kwocie 35 tysięcy jest już wprowadzona do budżetu po stronie dochodów. W dziale 756. Czyli to odkładam. Stajemy wniosek. Pan przewodniczący, jeżeli można, pan przewodniczący. Szanowni państwo, cały czas tutaj mówimy o ogólnej kwocie, jaką powinniśmy zabezpieczyć na te stypendia dla uzdolnionych młodzieży. Mam pytanie, czy ktoś z państwa, pani Alicja mówiła, że takie stypendia funkcjonują w ościennych szkołach. Czy my mamy odnośnik, odniesienie jakieś do tego, jakie to są kwoty? Czy my wiemy po prostu, o jakich kwotach mówimy, jakie kwoty są w innych szkołach wypłacane? Czy ktoś z państwa się zapoznał, zorientował? Bo mielibyśmy jakieś odniesienie do tego, prawda? Jakie to są kwoty, jak to wygląda? Bo tak
mówię, czy my zabezpieczymy 20 czy 30, to się może okazać zupełnie za mało, bo się okaże, że tam są po 1000 zł, po 500, po 800. Czy my mamy takie informacje? Bo to jest podstawa moim zdaniem w tym momencie. To znaczy ja mogę się wypowiadać, jeżeli chodzi o liceum czy PZ numer 11, dawniej liceum Wyspiańskiego, teraz gimnazjum. I to są jeszcze środki szkolne. Oprócz tego jeszcze system stypendialny powiatu, który te dzieci mogą prosić, oraz gminy Kęty. I te środki, jeżeli chodzi o gminę Kęty, są znacznie jeszcze większe, ale nie pamiętam teraz konkretnej sumy. Natomiast jeżeli chodzi o środki szkolne w Wyspianie, są podzielone na dwie części. Na stypendium, które jest spłacane na półrocze, to jest około 100 zł, a na koniec roku to jest dodatkowo 200-300 zł, w zależności od tego, ile jest dzieci, ale nie spadła ta kwota poniżej. I to płaci tylko szkoła. Plus są jeszcze stypendia gminne i powiatowe. Ale czy się to przenosi na jakość kształcenia? Bo z tego co wiem, to nasze szkoły miały lepsze wyniki niż Wyspian chyba, nie? No, ja liczę, że mi nie płacić, dostał książkę na koniec roku i był bardzo zadowolony. To było dla niego wyróżnienie i świadectwo z pracy. Pieniądze nasze, wszystkie nie było świadectwo z pracy. Proszę. Mogę, jak się to przekłada, Państwu powiem. Moja córka dobrze się uczyła. Ale odkąd nie dostała pierwszego stypendium na półrocze, to ciągnęła tak, że dostała na koniec roku, a teraz dostaje cały czas. I okazało się dzisiaj, że jest akurat finalistą konkursu przedmiotowego z biologii w gimnazjum, także prawdopodobnie nie będzie zdawać stypendium. Ale tak, działało na nie stypendium, z tego względu, że mogła sobie kupić książki, bo jest zapalonym czytaczem książek. To jest pasja. I te dzieci tak tam realizują swoje pasje. Nie idzie na ciuchy, czy na buty, czy na coś innego. Dziękuję panu Filarskiemu. Proszę, panie wójcie, tylko dwa słowa. Proszę. Że ten wynik z testów średnich naprawdę nie przekłada się na kariery naukowe. Już kiedyś mówiłem tutaj na tej sali, weźmy i spróbujmy przeprowadzić badanie, co osiągają absolwenci naszych szkół w życiu dorosłym. To jest ten start w życiu dorosłe i podsumujmy to wszystko i zobaczymy wtedy, jakie efekty daje uczenie się w Wyspiańskim, a jakie daje efekty uczenie się w naszych gimnazjach. Ja nie zakładam, że to mogą te efekty mogą być gorsze czy mogą być lepsze, tylko mówię, to dla mnie przynajmniej jest miernik tego, w jaki sposób ta młodzież jest przygotowywana. Dorosłe życie. Ja dlatego to mówię, że też jestem absolwentem Wyspiańskiego. Znaczy, lepiej mu liczyć pieniądze w życiu, nie? Musi uzyskać więcej. Czy tak, czy siak te pieniążki musimy liczyć? Pan też liczy pieniążki. Czy pan jest altruistą, panie wójcie? Czy pan nie liczy pieniążków? Ale ja na przykład bym się zdecydowanie przeciwny, że moje dziecko w szkole podstawowej było motywowane kasą do tego, żeby się lepiej uczyło. Dziękuję panu Filarski. Jestem z innej gminy. Pan Filarski prosił o głos. Powiem tak szczerze, że bardzo mnie wypowiedź pana Filara zaskoczyła i troszkę zdziwiła. Przecież naszą ideą nie było ratowanie wyników dzieci uczących się w naszych szkołach. Od początku nie przyświecało temu programowi, który chcieliśmy stworzyć. To nie chodziło o to, żeby jeszcze podnieść wyniki, tylko docenić tych, którzy te wyniki osiągają. Ja podziwiam, panie wójcie, jestem szczerze zaskoczony, bo przecież ta nagroda nie będzie nagrodą konserwy innych radnych, znaczy opuszczeniem pana radnego, bo nie może nie ma nic sposób, innych radnych czy rady, tylko to będzie nagroda wójta. To będzie, no, ale wójt będzie leciał tą nagrodę. Dlatego dzieciaka to będzie prestiż cały. A propos pytań pana przewodniczącego. A wie pan, ile ja nagród wręczyłem zdolnej młodzieży i wybijającej się przy naszych szkołach, a nie były to pieniądze. Były to encyklopedie, były różne formy i te dzieci dostają panie takie wiecie, rzeczy. Ale naprawdę się dużo zmieniło w szkole. Od czasów pańskich i moich też. No wie pan, pieniądze demoralizuje, to jest stara zasada. To odbierzmy pensję panu rektorowi. Proszę bardzo. Jeszcze raz.
tego, co powiedział pan przewodniczący Drawek. Proszę państwa, ja myślę, że nawet nie tyle musimy rozglądać się wokół, tylko odpowiedzieć sobie sami, jeżeli moje dziecko osiągałoby jakieś szczególne wyniki, bo o tym mówimy, tak? Dostałoby 250 zł. To co byście państwo powiedzieli temu swojemu dziecku? Co sobie masz za to kupić? Dobrze, nawet tableta sobie za to kupić. No panie sobie, gratuluję, jak pan ma taki schemat wychowawczy, no to życzę powodzenia, bo kiedyś się mogą pana panu te słowa zemścić. Nie życzę tego panu. Za dużo takich ludzi widziałem i to nie jest powód do żartu. I na pewno nie na takim gremium. Więcej już w takim razie nie ma co mówić, bo widzę, że państwo już decyzję podjęli, a nasz głos jest głosem wołającym na pustyni, więc może głosujmy ten wniosek. Proszę pan, poranny hałas. Proszę państwa, ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że te 20 tysięcy może nie jest jakąś dużą kwotą, już abstrahując od tego, że faktycznie nie wiemy, ile tych wniosków, czy inaczej, ile spełni warunki upoważniające do tej nagrody, ale chodzi mi o co innego. Natomiast jest faktem niezaprzeczalnym, że w wielu miejscach tego budżetu byłyby potrzebne większe środki niż one aktualnie są. Zdecydowanie w wielu miejscach, chociażby w zadaniach wspólnych, jeżeli popatrzymy na to, te zadania wspólne, czyli w ogóle wszelkie inwestycje będące realizowane na terenie gminy, są po prostu dla całości społeczeństwa bardzo, ale to bardzo potrzebne. Zacząwszy od dróg, nie dróg, no wszelkie te tematy. I na wszystko brakuje. Więc nie wiem, czy tu pan docent was stwierdził, że te 20 tysięcy to są drobne. No nie do końca są drobne, no bo ponieważ 20 tysięcy plus następne 20 tysięcy. Co do promocji, proszę państwa, no mi się wydaje, że promocja to jest jedna z najważniejszych sfer życia jakiegokolwiek, czy firmy, czy instytucji. Bez promocji nie ma w tym momencie, w jaki sposób ona jest realizowana. To już jest inny temat, to już. Ale promocja jest wszędzie i zawsze była potrzebna. Natomiast nie wiem, no ja mam takie zdanie, później będę miał wniosek co do zadań wspólnych. Nie chcę już tego teraz w tym momencie wyciągać, ponieważ no, trzeba zakończyć jeden temat. W każdym razie moje zdanie jest takie, że. Dziękuję. Proszę pani Marzu. Ja mam tylko pytanie do pani Spaniowczyk. Ilu uczniów w tym roku kończących w 2015 kwalifikowałoby się do takiej nagrody? Czy były robione takie symulacje? Spotkałam się z dyrektorami wcześniej, nie pamiętam, w tym roku nie, ale w poprzednim, to było właśnie w granicach 80 uczniów, z tym, że nie mieliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, bo jak wiecie państwo, ten projekt powstawał dosyć długo i takiej wiedzy nie mamy. O ile mogę skalkulować, że to będzie w granicach 80 uczniów, zostawiliśmy ten margines, że może 20 tych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, bo tego mi nikt nie powie. O ile tutaj możemy, zrobiliśmy tą kalkulację, ona dotyczyła roku 2014-2015, wtedy, kiedy były prace trwały. To tak to było, chyba podejście dla nas 76 uczniów. No, nie możemy założyć, czy ta średnia będzie więcej większa, mniejsza ilość uczniów. No. No poruszamy się w tym obszarze, no ja bym wolała, żeby państwo, bo mnie jest tak troszkę przykro, żeby jeżeli będzie jakieś zapewnienie, że jeżeli nam braknie 5 tysięcy, to że nam państwo dołożycie, że to ja coś tak. No. Ale proszę państwa, to co pani dyrektor powiedział? To proszę państwa, bo no jeszcze, przecież mamy w ciągu roku kalendarzowego, jak wiemy już z poprzednich lat, częste zmiany są przecież. Jak trzeba sobie jakiś ten. Bo to znów jak pani mówi, czy 5000 zł, to znów nie czy wielka kwota. Proszę. Pani też za pani. Ja chciałam zakończyć mój wykład. Z racji tego, że regulamin zakłada, że jest do 5 lipca, nie ma sesji między wakacjami, w związku z tym nie będziemy wiedzieć, jaka to będzie ilość. Ponieważ tak jak pani dyrektor powiedziała, jeszcze dochodzą do tego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, co jest nieprzewidywalne. I ponawiam mój wniosek o przerzucenie ze 110 tysięcy na promocję, gdzie wydajemy 22 tysiące na artykuły w Gazecie Beskidzkiej, 50 egzemplarzy w gminie, 10 tysięcy, a może nie, 15 tysięcy
na zwiększenie funduszu na nagrody edukacyjne gminy Koronowa. Czy pani Asia zanotowała ten wniosek? Oczywiście. Jest. Proszę, proszę państwa, daję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem wniosku podanego przez panią Martę Tyrzę? Kto jest za? 1, 2, 3, 4. Kto jest przeciw? 4 osoby. 1, 2, 3, 4, 5. Momencik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kto się wstrzymał? 1, 2. 14 osób, zgadza się. Pasuje i jeszcze. Czyli wniosek nie przeszedł. 4 za, 8 przeciw, 2 wstrzymujące. Proszę państwa, no na pewno to się okaże, że jak dojdziemy do sedna sprawy, tak jak tutaj mówimy, koniec roku szkolnego, no to chyba już po wakacjach, ilu tych uczniów mamy, no i wtedy się martwi, co dalej, no bo rzeczywiście wtedy ten problem musimy rozwiązać. Proszę państwa, dalej omawiamy budżet, bo mamy jeszcze te dwa punkty, właśnie projekty uchwały pod głosowanie, ale czy jeszcze ktoś ma, proszę państwa, do odnośnie budżetu pani Tyrza? Proszę bardzo. Proszę mi powiedzieć, co to jest wynagrodzenie i wpłatki naliczane właśnie od promocji 23 tysiące. To są umowy zlecenia, od umów zlecenia. Tak, a jakie umowy zlecenia mamy? Na przykład na obsługę fotograficzną, na tłumaczenie, na obsługę imprez takich gminnych. To są umowy zawarte z osobami fizycznymi. Proszę. Czy w gminie jest osoba, która jest, ma w zakresie obowiązków promocję gminy? Czy zajmie się promocją gminy? Teraz już tak. Proszę, proszę. Czy ta osoba nie może robić obsługi fotograficznej imprez? No, z początku. No ta osoba jeszcze nie jest. To jest nie od niedawna. Tak. A ma uprawnienia jako fotograf, bo przecież ta osoba go nie jest. Jest plan. Proszę panią do się pytam, czy w związku z cyklicznym wydawaniem określonych kwot, czy mamy jakiś miernik, jaki przynosi nam na promocję? Czy z tego tytułu na przykład, czy było na więcej przedsiębiorców, czy powstało ileś tam firm więcej, czy z tego tytułu no, zwiększyły się jakieś wpływy? Proszę bardzo, ktoś, proszę pani Marta, pyta dalej. Ja mam pytanie, jaką podwyżkę zakładano dla pracowników? 3%. 3%. Inflacja jest 1,7. Rozumiem, że podwyżka dotyczy i pracowników obsługi, tak? Na przykład w łóżku, pracowników administracji i tak dalej. Tak. Czyli wszyscy, tak? Tak. Dobrze. Pani Starni, mam pytanie odnośnie działu 756 przy dochodach. Tak. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Ten wskaźniczek nam oczywiście tam poszedł na dół, jest 10,8. Ja wiem, że jakieś uzasadnienie będzie, ale chciałam się dowiedzieć. Tak, tłumaczyłam tę sprawę, ale państwo mogą nie pamiętać, na poprzedniej komisji, kiedy zwiększaliśmy określone dochody, otóż wyegzekwowaliśmy zaległy podatek za lata ubiegły od spółki Orange, która zapłaciła około 60 tysięcy za wyborczek. I to był taki jednorazowy dopływ do budżetu w tym roku. Czyli to jest też, tak? Tak. I dlatego nam ten wskaźnik spada. Mogę dalej? Proszę, proszę. Też mam pytanie
odnośnie transport łączny dział 600, ale odniesienie wkładu do spółek prawa handlowego, rozumiem, że chodzi o RZK. Tak, to jest pokrycie straty. Pokrycie straty, tak. W tym przypadku. Ona się, ten udział kształtuje się na niezmienionym poziomie, powiedzmy, od 4 lat. Następna taka moja wątpliwość, ale ona pewnie wynika z tego, nie pamiętam, kiedy podjęliśmy uchwałę, czy Państwo podjęli uchwałę, bo wiem, że ja byłam przeciwna, odnośnie zwiększenia diet. I tutaj mamy wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych, jeżeli chodzi właśnie o rozdział 750-22. Czy to wynika z tego, że była podjęta uchwała wcześniej? No między innymi tak, oczywiście. Czy nie zakładamy żadnych podwyżek? Na chwilę obecną nie są założone podwyżki. Oczywiście Państwo mogą o taki wniosek złożyć. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie kultury fizycznej 926 brał. Wydatki bieżące. Ale w rozdziale którym? Kultura fizyczna 926. Ale rozdział który? Obiekty sportowe. 926.01. Obiekty sportowe, tak. Tak, dokładnie. Mamy tutaj wydatki na realizację zadań statutowych. Tak. Czyli w tym... To są media. To są media. To są te koszty, które my ponosimy teraz na obiekty sportowe. Utrzymanie obiektów. Tak. Myślę, że to są wszystkie moje pytania na chwilę obecną. Chyba, że jeszcze. Mam jeszcze takie pytanie tutaj, jeżeli chodzi o opisówkę. Dowody z dzierżaw, najmów, usług planowanych są w oparciu o umowy, natomiast ze sprzedaży mienia na bazie przeprowadzanych decyzji i rokowań dotyczących zbycia nieruchomości. Czy tutaj są jakieś konkretne nasze obiekty do zbycia? Jeśli chodzi, proszę Państwa, na rok 2016 nie przewiduje się obiektów, na ten czas nie przewiduje się obiektów. Jest kilka do zaoferowania potencjalnym kupcom działek do sprzedania. Natomiast jeśli chodzi, może poinformuję też Państwa, jeśli chodzi o komisariat policji, planuje się zbyć w tym roku 29 grudnia podpisanie kontraktu. A jaka to będzie kwota? 325 tysięcy. Czy rozumiem, że te pieniądze są już rozdysponowane, tak? Tak, one są wolne środka na rok przyszły. W tym milionie złotych, które tam Państwo macie jako pokrycie. Wolne środka za ubiegły dopłacić. No właśnie, trzeba Pana Adama zapytać. Na Adama Radnego. Zagryźnego. Dziękuję. Proszę Państwa, kto ma jeszcze jakieś zapytania, uwagi, niejasności dotyczące budżetu? Pan Radny Władysław, proszę. Proszę Państwa, nie na darmo w głosie wcześniejszym mówiłem o różnych potrzebach wszelkich możliwych. Mnie rzucił się najbardziej, rzuciło mi się zadania wspólne. W zadaniach wspólnych na kwotę ogółem 4 miliony, przepraszam, pan plan gospodarczego, co pan teraz poruszył. A myśmy już głosowali, pan gospodarczy. Zadania wspólne dotyczą planu gospodarczego. Oczywiście.
No to ja w takim razie przegapiłem, bo miałem do złożenia wniosek, to potem będę komuś odpowiadał. Wnioska. Zdaliśmy się przeszkodować. Proszę? Słowo, ale zdaliśmy się głosować budżetu, a zamieniliśmy. Tak, nie, plan gospodarczy głosowaliśmy. Został nam wieloletni afrodnota i budżet. No. Te dwa punkty tylko mam odnośnie. Ale budżet. Zadania wspólne i tak mają odświeżenie. Ale to pan poruszy tak. Sobie ten temat wolnych wnioskach. No dobrze. Czy jeszcze ktoś ma jakieś... Nie. To może być można? To proszę bardzo. Panie przewodniczący, jak pan nie da głosu radnemu władzowi teraz, to on zabierze ten głos na sesji, więc może lepiej teraz. Proszę bardzo. No więc wracamy do tematu. Ogólna budżet zadania wspólnych około 4 milionów. Z tego na sołectwo wujaków przypada w dwóch pozycjach 200 tysięcy na drugi etap budowy chodnika w dużej ulicy Szkolnej w sołectwie Bujaków. Pragnę zaznaczyć, że to już i tak będzie przeniesienie tego z roku bieżącego na rok przyszły, ponieważ to i tak było przewidziane w tym roku i nie zostało wykonane. Drugi temat to jest samochód dla OSP Bujaków, zakup, wkład własny 140 tysięcy. Tutaj obawiam się, że to jest jeszcze bardziej papiekiem na wodzie pisane, ponieważ za 140 tysięcy na pewno samochodu nie kupią i nie kupi nasza jednostka straży pożarnej i będzie musiała wystąpić o środki zewnętrzne. I obawiam się, że w tym roku tego nie będzie w stanie dokonać, więc dochodzę do takiego wniosku, że na sołectwo Bujaków w zadaniach wspólnych praktycznie nie przypada prawie nic. Bo nawet jeżeli to dodać do siebie i zrobić, wyciągnąć z tego procent, to jest mniej niż 10%. Wiem, że jesteśmy małym sołectwem, najmniejszym w gminie, no, ale naprawdę no, jest tak być nie może, że dla tego sołectwa w danym roku nie będzie nic. Mamy taki projekt. Temat wokół Domu Kultury, wokół Domu Prowadzkiego w Bujakowie, tam jest odcinek placu czy parkingu, zwał to jak zwał, który jest za, można powiedzieć, podbudowa jest zrobiona i na górze jest coś, co po każdym opadzie deszczu daje po prostu niezłe błoto. Tu byśmy chcieli i składam formalny wniosek, żeby wprowadzić mimo wszystko do zadań wspólnych wykonanie tego, dokończenie tej części tego parkingu. Myślę, że to kwota, nie mam żadnych opracowań co do wartości tego przedsięwzięcia, ale przypuszczam, że to nie powinno się zawierać w kwocie większej niż 50 tysięcy. Wskazać należałoby, chociaż tu nie do końca się zgadzam ze wskazaniem środków, ponieważ budżet jeszcze nie jest uchwalony, no ale z rezerw. Proszę, może pani skarbnik powiedzieć, z czego? A może pani skarbnik się znajdzie środki na... A może pan zaproponuje? Ja nie będę się wypowiadała. No to pan wójt przygotował projekt budżetu, jest dokument. No to dobrze, jest dokument przygotowany, więc wójta, teraz państwa rola wskazać. Rezerwy, z tego co słyszałem przed momentem, to około miliona są? Czy się coś... Nie. W każdym razie no, z rezerw wójta, jeżeli... Nie można znaleźć innego księżyca. Na znaczeniu innego sposobu. Dziękuję. Ja nie jestem z Bujakowa, no ale tam rzeczywiście, jak jestem w Bujakowie, to tam jest naprawdę konieczność zrobienia utwardzenia tego terenu, bo to tam jest naprawdę czasami samo błoto. Proszę pana na chwilę. Żeby państwo mieli może lepszy pogląd na tą sytuację. Chodzi o ten jedyny w zasadzie parking, który jest w centrum, on służy zarówno starszym osobom, pacjentom Polimedu, jak i młodszym osobom, które przywożą dzieci do przedszkola. Tam rzeczywiście wielokrotnie były podejmowane próby
twardzenia tego gruntu na obecnym kształcie to się kończy po każdym opadzie. Albo samą gością błota. Jest to działka, która została przez OSP Bujaku przekazana na rzecz gminy z tym założeniem, że pan wójt jest teraz zajęty analizą, ale zapewne pan wójt sobie przypomina, że na jednym z zebrań wiejskich złożył pan deklarację mieszkańcom, że jak strażacy to oddziały dadzą, to my ten plac zrobimy. I ludzie o tym pamiętają. Pytają mnie co jakiś czas, kiedy wójt słowa wytrzyma. Ja myślę, że tutaj odnośnie wniosku pana radnego Hałata, no jest okazja dotrzymać słowa. Ja proszę państwa, jako przewodniczący komisji pozwolę sobie tutaj, no ja tak mam przed sobą te zadania wspólne, to jest taki, znaczy 11 punkt, dokumentacja projektowa dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych, to jest obiekty komunalne, minister rekreacji, ograniczenie niskiej emisji. Jest 150 tysięcy, czy nie wiem, czy by z tego nie można 50 tysięcy na przykład na Bujakowa dla zadań wspólnych dać. Jeżeli to jest możliwe, to jak najbardziej. Takie moje odczucie osobiste jest, ale to jest moja propozycja osobista. Jesteśmy wszyscy jako komisja. Proszę się wypowiedzieć, członkowie komisji. To jeszcze raz utwierdzam się przy tym, że potwierdzam, że nie jestem święty Bujakowa, ale tam jest naprawdę tego, to co pan radny mówił, konieczność mi się daje utwardzenia tego terenu. Proszę. Proszę państwa, czy my mówimy o tym samym parkingu? Nie. To jest parking między Domem Kultury a przedszkolem. Tam w samym ścisłym centrum. A nie koło cmentarza. Nie koło cmentarza. Nie. A tam jeszcze stoi ten budynek na tym niepotrzebny? Nie, już jest rozebrany. Nie, panie radny, nie stoi, tam to jest rozebrany. Zapraszamy do Bujakowa czasem bardzo. Proszę państwa, proszę się ustosunkować do tej mojej propozycji. To jest moja osobista propozycja jako przewodniczącego komisji. Jeżeli można dokonać takiego przesunięcia, to dlaczego nie? Dlaczego? Zaplanować to 50 tysięcy. Zaplanować na Bujakowa. Ma tam dostawić 100 tysięcy. Czy by tutaj można, pani skarbnik? Może. Jak tak można, no to mówię. Dobrze. Proszę pani Terza. Mam teraz pytanie, bo rozumiem, że dokumentacja projektowa jest podstawowym dokumentem, który stanowi podstawę do starania się o przyznanie środków zewnętrznych na inwestycje. Wiadomo, że jest to dla gminy bardzo korzystne, ale bez przygotowania dokumentacji, jeżeli ruszą nabory, to my będziemy po prostu tyle, jeżeli chodzi o aplikowanie o środki zewnętrzne. Czy ja się mylę, czy nie? No, oczywiście, że projekty zadań do realizacji są konieczne do złożenia wniosku. Niemniej jednak nasze założenie było takie, aby te pieniążki mieć jakby w takiej rezerwie, żeby wójt widząc możliwość pozyskania się jakichś środków zewnętrznych, robił konkretny projekt, bo część projektów już mamy wykonanych, one leżą i czekają. Nie chcemy tych projektów robić na wyrost, aby one po prostu nie straciły ważności. Czyli byśmy sobie może poradzili, jeżeli to 50 tysięcy z tego, byśmy zdjęli, brzydko mówiąc. To proszę, ja postawił wniosek pan radny, a ja stawiam wniosek z czego po prostu, gdzie znaleźć ten... Ja wskazałem źródło, to więc mogę poprawić, że wskazując to źródło, ten punkt 11 stanę spór. Daję pod głosowanie wniosek radnego pana Hałata. Proszę. Pani skarbnik, a gdzie właśnie w budżecie są te pieniądze? No mówimy o budżecie. Jeśli chodzi o którą pozycję? O tą dokumentację? O dokumentację? Tak, o dokumentację. Jest wpisana klasyfikacja budżetowa 700-705 w wydatkach majątkowych. Ostatnia tabela. Ostatnia tabela w planie gospodarczym. To są wydatki majątkowe. Tak. Mam pytanie do pani skarbnik, czy to nie za dużo nam relacji pomiędzy dochodami, wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi? Nie zaburzy nam, to ewentualnie przesunięcie nie zaburzy nam relacji, bo również przesuwalibyśmy na wydatki majątkowe. I relacja jest na tym samym poziomie, tak. Dziękuję. Czy w takim razie daję, jeszcze raz ponawiam, pod głosowanie wniosek pana radnego Hałata. To jest za wnioskiem pana radnego to 50 tysięcy do zadań wspólnych dla Bujakowa. Z pozycji 11 tabeli 50 tysięcy.
Kto się wstrzymał? Ten? Przeciw miałem zapytać. Liczyła pani Asia? No, jeszcze raz. Nie zdążyłem. Kto jest za? Za. 13 osób. Ten przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Proszę Państwa. Jeszcze mogę zdanie? Proszę. Proszę Państwa, ta zmiana, którą Państwo teraz zaproponowali i przegłosowali, nie ma wpływu na żadne zapisy w uchwale budżetowej, ponieważ będzie znajdować się w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej i jak powiedziałam, jest to również wydatek majątkowy. Dziękuję bardzo. Czy nie ma już uwag? Proszę Państwa, Pani Jutylza, proszę bardzo. Ja jeszcze zapomniałam jedną rzecz, bo tutaj dalej tak pisałam. Czy mogą mi Państwo poinformować, co tutaj jest opracowanie lokalnego programu rewitalizacji tańca? Z czym się to będzie wiązać? To jest opisówka na pewno, nienumerowane strony. Tak. Za termomodernizacją, za zakupem samochodu dla OSP wyjazdów, wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej i później dokumentacja projektowa właśnie. Co się mieści w tej dokumentacji projektowej? Państwo zdjęli teraz 50 tysięcy. Proszę Państwa, pozwolę sobie zaproponować Państwu, że wyjaśnimy to z kolegą, który sporządza właśnie tą część opisówki, bo naprawdę nie wiem dokładnie, o jaką inwestycję chodzi. Co to jest? Tak, na to pytanie jakiegoś... Albo swędzarki Pan Skorodzi mówi, albo przedszkole. Do sesji po... Przedszkole jest. Nie. Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji tańca. Nie wiem właśnie, czy smak ważny ten raz. Czy to nie jest takie te książeczki, takie czytadła, które nie są realizowane, bo tych programów rewitalizacji to już parę mamy. Kiedyś tam był program rewitalizacji. Kobiecość pod prostu konkretny program. Czyli do sesji będzie wiadomo, wyjaśnić. Oczywiście. Dowiemy się i poinformujemy Państwa. Czy jeszcze jakieś, proszę Państwa, są do tych dwóch punktów, co chcę dać pod głosowanie uwagi, czy zapytań nie ma. Proszę Państwa, w takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy. Proszę Państwa, czytam projekt treść uchwały, żeby wiedzieć, na co głosujemy. Projekt uchwały dotyczący wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2023. To jest za przyjęcie tego projektu uchwały. 11 osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby. Dziękuję. Drugi projekt uchwały dotyczący uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 11. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu następnego. To jest projekt dotyczący ceny odprowadzenia nam jednego metra sześciennego ścieku oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzenia ścieku na terenie gminy Porąbka. Dostaliśmy, proszę Państwa, projekt uchwały i materiały. I mamy uzasadnienie na ostatniej stronie. Czy tutaj ktoś z Państwa w tym temacie, Panie Tomku, zabierze głos? Czy są jakieś zapytania, niejasności? Mamy podaną propozycję ceny, prawda, jednego metra sześciennego ścieku. Czy są jakieś pytania? Proszę Pani Tylza. Ja mam pytanie takie, ponieważ oczywiście cenę ścieku bada Pan Burz, na podstawie tego między innymi jakie są koszty, a jedną z takich wytycznych kosztów jest to, co gmina Kęty proponuje jako cenę hurtową. Ja tu nigdzie nie znalazłam jakby tej ceny hurtowej, która jest proponowana przez gminę Kęty. Jest uwidoczniona cena hurtowa w prognozie kosztów. Cena wynosi 7 zł 12 zł 12 netto i jest ustalana według nowych, wynegocjowanych z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji zasad. Gdybyśmy funkcjonowali według dotychczasowego poziomu, cena hurtowa byłaby wyższa o co najmniej 22 zł.
grosza, 22 grosze. Po długotrwałych negocjacjach udało się nam cenę hurtową obniżyć. Proszę Państwa, wyprzedzając być może pytania jeszcze wszystkich osób, musieliśmy uwzględnić tak zwany, ze względu na realizację zadań z portu, tak zwany 3-procentowy wskaźnik dochodu do dyspozycji mieszkańca, uwzględniając cenę wody i cenę opłat abonamentowych. Oczywiście po odpowiednich przeliczeniach wychodzi nam, że cena metra sześciennego ścieku w naszej gminie na dzień dzisiejszy nie może być wyższa niż 7 zł i 75 groszy netto. Jest ona obniżona w tym momencie w stosunku do roku poprzedniego dość znacznie. Myślę, że dla mieszkańców będzie na pewno do zaakceptowania, łatwiejszego niż dotychczasowa stawka. Natomiast proszę Państwa, woli wyjaśnienia jeszcze trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że dane dla sieci kanalizacyjnej nowo wybudowanej Szczańca są danymi szacunkowymi przyjętymi na podstawie wniosku o dofinansowanie budowy tejże sieci kanalizacyjnej i myślę, że te szacunki są przyjęte w miarę rzetelnie i powinny znaleźć pokrycie w faktycznym rozliczeniu na koniec przyszłego roku i podejściu do nowego, do kolejnej, tak powiem, ceny na kolejne lata. Nie mieliśmy możliwości ustalenia faktycznych kosztów zużycia energii, ponieważ rachunki, które spłynęły nam za okres października, listopada, nie obejmowały tak jakby pełnego funkcjonowania przepompowni, ponieważ przepinki mieszkańców trwały do końca października, więc ten okres dla nas nie jest miarodajny. Jest to przyjęte na zasadzie szacunków. Mam nadzieję, że w tych szacunkach nie pomyliliśmy się zbyt wiele. Zakładając, proszę Państwa, taką cenę, szacujemy, że kwota dopłaty do metra sześciennego ścieków u nas powinna się zamknąć w kwocie 2,60 zł. Dla informacji dla Państwa, taryfa w Kętach na dzień dzisiejszy to jest 10 zł 42 grosze netto i dopłatę prawdopodobnie została przyjęta na poziomie 4 zł i 6 groszy. Tyle informacji. Jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Kto ma jakieś zapytania Pana Rady? Ja nie przyszło do Wysokiej Wodzie, Pana Gierwita. Czy jesteśmy w stanie określić, jaka to będzie kwota z budżetu w stosunku do kwoty zeszłorocznej, tej dopłaty? Prognozowana przynajmniej. 330 tysięcy gdzieś nam wychodzi. 330. Przy tych założeniach oczywiście. Przy tych założeniach. Przy tych założeniach. Do 260. Do 260. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytania? Jasności, wiesz. Proszę Państwa, w takim razie daję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ceny odprowadzenia na 1 metra sześciennego ścieku oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego prowadzenia ścieku na terenie gminy Porąbka na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016. Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do tego podpunktu. To jest dokonanie zmian dotyczących uchwały programu współpracy gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dostaliśmy materiały, mamy tam zawiadomienie o wszczęciu postępowania, mamy pismo podpisane przez naszego przewodniczącego rady jako rady do Urzędu Nadzoru w województwie naszym. I nie, tak to się nazywa w wojewódzkim w Katowicach Wydział Nadzoru Prawnego. Proszę Państwa, i tutaj, bo niestety Pani nasza radca prawnik nie mogła być, Pani Ewelina, i przeczytam Państwu teraz informację, bo zapoznała się z tym tematem, z tym zastrzeżeniami do tej naszej uchwały i pozwolę sobie tą informację od Pani prawnik przeczytać. W związku z wszczętym przez Wydział Nadzoru Prawnego postępowaniem dotyczącym uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, podjętej na sesji w październiku 2015 roku, wyjaśniam, co następuje. Pierwsze.
Ustalono, iż kwestionowane przez Wydział Nadzoru zapisy wyżej wymienionej uchwały zostaną zmienione przez Radę Gminy Porąbka we własnym zakresie w drodze uchwały uwzględniającej uwagi Wydziału Nadzoru, po czym postępowanie nadzorcze zostanie umorzone. Punkt drugi. Projekt przedstawionej obecnej Radzie Gminy Porąbki uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok uwzględnia uwagi Wydziału Nadzoru Prawnego, a mianowicie skreślano zapisy uchwały, które w ocenie Wydziału Nadzoru Prawnego stanowią powtórzenie zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 1118 z późniejszymi zmianami. W szczególności usunięto zakres podmiotowy programu, kwestie związane z trybem składania i rozpatrywania ofert. Uzupełniono i uściślono zapisy dotyczące trybu i zasad działania komisji konkursowej. W zakresie wskazanych w zawiadomieniu uwag dotyczących sposobu realizacji programu ustaliłam, iż jest to omyłka ze strony Wydziału Nadzoru, albowiem program współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok zawiera postanowienia w tym zakresie. Jednocześnie informuję, że iż Wydział Nadzoru Prawnego zaleca, aby w uchwałach podejmowanych w kolejnych latach w rozdziale uchwały pod nazwą wysokość środków przeznaczonych na realizację programu wskazywać tylko globalną kwotę bez podziału na poszczególne dziedziny. Nowy projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok został skonsultowany i uzgodniony z Wydziałem Nadzoru Prawnego. Czyli rozumiemy to, co wystosowane jest pismo w imieniu Rady przez naszego przewodniczącego, że my to w własnym zakresie zmiany. Tak to trzeba rozumieć, prawda? No na pytania, jak przeczytałem tę informację, no to chyba to jest jasne, bo no nie mamy do kogo się zwrócić, bo niestety pani prawie nie mogła gdzieś być. Czy dla wszystkich to, proszę państwa, jest jasne? Czyli to w własnym zakresie zrobimy. No, prostym językiem mówię, prawda? To jest, proszę, w takim razie, proszę państwa, co jest, bo to będzie zmiana, prawda? Nie. Jest to uchylenie nowego i uchylenie poprzedniego. Uchylenie informacji. Czyli to nie dajemy pod głosowanie. Podejmujemy nowy program, w którym również uchylamy ten poprzedni z października. Tak. I on jest już poprawiony właśnie o wskazówki. Wskazane przez nadzór prawny, prawda? Kto jest za przyjęciem projektu wyżej wymienionego? Jednogłośnie. Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do punktu następnego. Dotyczący projekt uchwały dotyczący maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia finansowanych ze środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. No to co roku to, proszę państwa, podejmujemy taką uchwałę i jak dobrze pamiętam, to chyba w zeszłym roku też było 1200 złotych, tak? Że to się nie zmienia. W ustawie okołobudżetowej możemy planować tylko 0,5% tych środków, także, no a zresztą zainteresowania wielkiego też nie ma, więc to, że przyjęli to, bo mamy obowiązek konsultacji tej wysokości corocznie z dyrektorami, żeby odbyło się takie spotkanie, uznajmy, że to jest to wystarczające. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, niejasności? Daję projekt uchwały pod głosowanie, bierzemy przed chwilą. Weź projektu przeczytanie. To jest na przyjęcie projektu uchwały. Jednogłośnie. Dziękuję. Proszę państwa, teraz mamy następny punkt. Przyjęcie regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych właśnie uczniów w gminie Porąbka. Mamy uzasadnienie na drugiej stronie, proszę państwa. Paragrafami. Proszę bardzo, czy są jakieś zapytania do tego projektu uchwały w sprawie tego przeczytania? Panie przewodniczący, ja mam pytanie. Proszę. Ja mam pytanie. Chodzi o paragraf drugi i punkt trzeci. Czy podpunkt trzeci?
tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. Czy nie należałoby poszerzyć ten konkurs o dopisek lub wyższym? Bo są konkursy ogólnopolskie, a na przykład kalkul matematyczny to jest międzynarodowy konkurs. Jeszcze proszę Państwa, mamy na ostatniej stronie sprawozdanie z konsultacji. Nie było uchwały. Czy jeszcze jakieś uwagi są do tego projektu uchwały dotyczące tego regulaminu? Proszę Pani Radna Tylca. Tak, ja jeszcze proszę na jedną nazwiska. Bo tutaj rzeczywiście zgadzam się z Panią Radną, jeżeli chodzi o doprecyzowanie tych zapisów. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o rozporządzenia, to dobrze by było, żebyśmy też doprecyzowali to, jakie konkursy. Program mówi tylko edukacyjny, bo to jest... Oczywiście. Oczywiście. No więc konkursy przedmiotowe. To, co jest w podstawie programowej, to, co jest obowiązkowe. Myśmy sobie to wyjaśniali, że to, ta uchwała, projekt tej dotyczy, regulamin dotyczy, jest integralną częścią tego, coście Państwo podejmowali wcześniej, tego programu, bo zresztą nawet w tytule pozwoliłam sobie pisać po przyjęciu lokalnego programu, a więc tam jest, tylko się to ogranicza do przedmiotów z podstawy obowiązkowych, z podstawy programowej. Tak, tylko ja chcę doprecyzować to, co Pani złożyła wniosek. Jest w rozporządzeniu konkretnie nazwane na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Jest taki zapis. Konkretnie wiem, że w innych regulaminach tam się posługują, ale teraz tutaj mówię, nie mogę się znaleźć. No, to jeżeli... To jest jakby taka techniczna uwaga, to zobaczę, odniosę się do tego. Znaczy, rozumiem, że my dopuszczamy tylko konkursy, natomiast dobrze by było również dopuścić te olimpiady przedmiotowe. Tutaj jest napisane tytuł laureata lub finalisty, bo to w szkołach podstawowych i w gimnazjach są konkursy. Nie ma olimpiad. Natomiast w szkołach ponad gimnazjami są olimpiady. Ale my również mamy... No to, no to jest. Tak, ale to jest drugi, punkt drugi pod tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Rozumiem, że chodzi o tekst, który jest organizowany przez Ministerstwo Kultury i Oświaty. Tylko one są w wykazie zwykle. One są w wykazie rozporządzenia, prawda? Które zwalniają później z tego. Państwo, musieliśmy się skoncentrować na tym, ja tam pozwoliłam Państwu sterować to rozstrzygnięcie nadzorcze. Nie miała Pani nawigacji, jak widzicie, uwag do tego, co Państwo uchwaliliście. I to jest jakby następnym etapem, do jakby druga część tego programu. To jest ten regulamin. Ja mam tylko taką prośbę, że jeżeli nie ma dzieci, to bardzo byście go Państwo przyjęli, bo będą rodzice na zebraniach, kończy się pierwszy semestr. Chciałabym, żeby dyrektorzy szkół zapoznali u rodziców z tym regulaminem, no i z całym tym programem. A mogę jeszcze jedno zdanie do pomocnika. I właśnie końcówka tego pierwszego semestru to będzie takim wskaźnikiem, ile tych dzieci będzie kwalifikować się do tej nagrody edukacyjnej. To tak, może, bo do końca roku jeszcze jest trochę czasu. Jeżeli chodzi o wyniki w nauce. To nie ma sesji, żeby przesunąć się? Ja tylko tak kwestii woli porządku. Czy nie byłoby zasadne tutaj, jak mamy wskazany termin składania wniosków, określić termin przyznawania tych nagród? Proszę Państwa, moim zdaniem było, żeby to robić na zakończenie roku szkolnego.
Natomiast no, nie jesteśmy w stanie, bo na pewno jakaś komisja, weryfikacja stóp wniosków. Nie, to ja nie mam możliwości co do terminu składania wniosku, nie. Natomiast mówię o terminie przyznawania, że czy nie warto by było w regulaminie wskazać do jakiego dnia te nagrody są przyznawane. Chodzi mi o chociażby organizację czasowego przez wakacje, tak? Że rodzice wiedzą, aha, w tym terminie może być przyznana nagroda, to no to, żeby ten dzieciak mógł sobie to odebrać w taki oficjalny sposób. Nie, to jest tylko moja propozycja. Możecie Państwo z tym zgadzać, bo nie, ale myślę, że warto by może było jakiś termin jednak nakreślić, prawda? W jakim komisja podejmuje decyzję i ogłasza się wynik tego. Ale termin, jak pani dyrektor mówi, że to zakończymy w roku, no ale przecież to technicznie nie jest niemożliwe. Ale mamy termin do 5 lipca składanie wniosku, tak? No tu. Tak, nazywała bardzo. No to pan rzeczy nie rozumie. Pisanie czegoś do 20 też nie wiemy. Przyjdzie sobota, przyjdzie niedziela. To też jest może takie trudne. Czy może zapisać tylko, że w ciągu 2 tygodni od zakończenia. No, proszę Państwa, nie mówię o sztywnym terminie. Ja mówię tylko o określeniu chociaż jakimś, żeby rodzice wiedzieli, żeby się trzymać, tak? Do 2 tygodnia od zakończenia. Nie wiem, to może 14 dni od zakończenia na polu wniosków, czy coś w tym rodzaju. Nie. Może na rozpoczęciu na polu wniosków. Czy proszę Państwa jeszcze są jakieś uwagi do tego projektu? Uwagi dotyczące regulaminu? Proszę bardzo Pani. Tutaj, proszę Państwa, jeżeli nie chcemy nikogo wyłączać poza margines, a mamy dla młodzieży ponadgimnazjalnej, to również młodzież, która kończy liceum, również powinna mieć prawo do tego, żeby się ubiegać. Natomiast termin do 5 lipca jest terminem no, nieadekwatnym z racji tego, że ta maturalna odbiera się później. Wyniki matury ma są ogłoszone później, ale świadectwa dostają przecież komercję. No tutaj ma już komercję, to ma świadectwa. Zaczyna się kolanem czerwca, początkiem lipca. Pierwsze nabory na studia. Tak, oni się kwalifikowali, że już na pewno świadectwa naturalne. Dostają tylko oficjalne ogłoszenie wyników, chyba jest później. Proszę Państwa, czy są jeszcze nie ma uwagi? No to proszę mówić. Bo tu Pani są, no myśmy też dawno odbierali świadectwa, ale przypominam sobie, jak młodzież kończyła studia na znajoma, to oni prosili świadectwa tutaj, że adwokata może sprawdzić słowo, bo a aplikowało się na studia, ale potem się dorosło. 24 godziny na dobę ma też. Do dyspozycji co radny też. Świadectw maturalnych, przekazanie do szkół do 5 lipca 2016 roku. Czyli musimy zmienić terminę. Nie muszą mieć świadectwa, bo to składam już rozumiem, że to jest na studia. Do 20 lipca danego roku. Ale my nie wiemy, no nie dostarczy.
dostęp, jeżeli sprzedamy termin do 2, do 3, czy tam, czy dostęp na 1 dzień, to może być nieusłusznie, ale tak nie więcej niż 21, tak? Więc teraz tylko trzeba przyjąć ten margines. No skoro przedłużyliśmy datę wniosku do 20 lipca, to nie wiem, jak pani to ocenia, ale czy 14 dni wystarczy komisji na podjęcie decyzji? Ale to, co? To będzie Proszę. A może zaprosić rozwiązanie, czy komisja powiedzmy będzie miała okres od 20 lipca do końca sierpnia, tak. I we wrześniu jest ogłoszenie. We wrześniu można też w szkołach przy okazji na przykład, nie wiem, otwarcia rozpoczęcia roku szkolnego. Ja też, uroczyście będzie wędrzenie. Czyli musimy zamyślić termin, że ogłoszenie wyników. Czy komisja kończy pracę do terminie. Proszę, pytanie. Bo 6 klasy kończą gimnazjum i tak dalej. Oceny wniosków o przyznanie. Jak tutaj ściągnąć, jeżeli można. No. Jak ściągnąć ucznia, który wyszedł ze szkoły, czyli klasa 6, czyli koniec gimnazjum, na zbieżnego godzina. Ale mam jego adres. To możemy zastanowić się nad taką ewentualnością, żeby, nie wiem, zrobić jakąś imprezę na Dzień Edukacji i na ogólnej takiej imprezie, to jest wtedy dziady tańca. O czym czy pan dyrektor podsumował tej pani te poprawki? Wtedy we wrześniu możemy zwiększyć środki. I przy okazji edukacji narodowej zrobić. No, czyli mamy teraz zamknięty. Pełna zgoda. Czyli proszę Państwa, no cieszę się, że pan profesor tutaj. Proszę Państwa, daję pod głosowanie projekt uchwały. Nie, panie przewodniczący. Ma pani jeszcze poprawki, no to przecież nie widzę. Musimy zmienić w takim razie zapisy regulaminu, bo jeżeli chodzi o to, że o przyznanie nagrody wójt zawiadamia opiekun rodziców, to ja się zgadzam, ale teraz. Nagrodę w formie pieniężnej wypłaca się w kasie urzędu lub na rachunek wskazany przez rodzica letniego ucznia. Czy tutaj nie zrobić, że one będą wręczane? Tak. W formie takiego czeku. Dacia dyplom do tego, żeby pan. No, pan tak na Wisłolonia. Dlatego, że. Dlatego, że też na przykład ktoś są takie sytuacje, bo jest pierwszy punkt, gdzie pozwolenia sobie na to, tak, to przyznana w formie rzeczowej. Więc czasami może się zdarzyć, że dyrektor szkoły wie, że dziecko na przykład chce, no nie wiem, coś co. Co można kupić za 200 zł? No. O czym masz? No nie, no zestaw chemika. No na przykład. No, powołany do nas przez szkołę. Tak. No więc właśnie to też tak. Taki sobie zarzut. Tak. I po prostu no tak mi się wydaje, że ta woda kąpa jest taka już w tej chwili bardzo taka, no. A to musi być wniosku. Czy możemy zapisać, że nagrody będą wręczane w okresie października, żeby też wskazać rodzicom kiedy ewentualnie? Czyli do może z okazji. Będzie to przesunięte.
Proszę. Ja mam pytanie, czy rzeczywiście Państwo są przekonani do tej formy na rzeczowy? W racji tego, że w tym momencie zakup tych naczyń rzeczowych będzie musiał zrobić dyrektor, tak? Gminny zespół. Pani dyrektor. Ale jest jeszcze jedno zabezpieczenie. Czemu ta nagroda rzeczowa zmieni się w kwocie? Nie wiem, jest po prostu stosować nagrody pieniężne. I czy dostajemy pieniężne, bo nie mamy gwarancji, że ona się tej kwoty zmieni. W ten sposób też Państwo ułatwiam, bo jeżeli ma być uczelnie, to czyli jako nagroda pieniężna. Oczywiście. A on jest czwarty. Czyli czwarty punkt paragrafu piątego został określony. To coś tu wyżej. Nie, rzeczowej. Nie, rzeczowej. Nie, 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 nagroda. Nie może być przyznana, tylko że będzie miała formę pieniężną. Nagroda jest przyznana w formie pieniężnej. Nagroda może być przyznana w formie pieniężnej. Nagroda będzie przyznana. Nagroda będzie przyznana. Ale ja jeszcze nie chciałam zapisać, bo taka jestem już stara. Czyli dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj my się nie przeprzyczymy. Nagroda zostanie wręczona z okazji Dnia Edukacji Narodowej na uroczystej sesji zorganizowanej przez, nie wiem, przewodniczącego wójta, nie wiem, czy po prostu jeżeli nie, na spotkaniu, no nie. Nazwijmy to galą z okazji. Jak i na Ja mam jeszcze raz do Państwa prośbę, żeby nazwać to, co dostanie każdy z naszych wybijających się młodych ludzi. Czyli Nagroda Edukacyjna Gminy Porąbka. Ale to Pani Marta jest w programie. W pierwszym tej uchwale. Ale małymi literami. To nie jest nazwa własna. Jest argument. No poprawcie na dużą literę. To musi być innej nazwy niż ta, która jest uchwała tamta jest obowiązująca, to jest tylko druga część. Czy ja mogę w takim razie poprawić pierwszy zapis paragrafu pierwszego? Nagroda edukacyjna gminy Porąbka, pisane z małej litery, za osiągnięcia w nauce. Gdzie to pani? To jest w regulaminie. A tylko rozszerzyć to będzie nagroda edukacyjna gminy Porąbka. Proszę. Jeszcze mam takie pytanie. Czy zapis uzyskał odpowiednio, jeśli chodzi o paragraf drugi, punkt pierwszy, średnią ocen 5,20, to znaczy, że może uzyskać tylko średnią ocen 5,20? Co najmniej. Co najmniej, czyli 5,20 i wyżej, tak? Nie musi być laureatów. Nie musi być laureatów. Wypisałam osobę, dlatego, że są fenomenalnie dzieci, które wcale średnio mogą średniej nie osiągać, a na przykład być wspaniali w historii. Ale o co chodzi właśnie? Tylko czy to ten zapis tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowych na wyszczególnieni są. O to chodzi, żeby nie zamykać tej młodzieży z domu, która wcale nie musi osiągać tych średnio i tytuł. Nie, uzyskał średnio
też na tytuł brałem autora. Źle jest całkiem do jednego aktu. Proszę Państwa, te trzy podpunkty są niezależne jeden od drugiego. Czy jeszcze jakieś uwagi, poprawki Państwo życzycie sobie? Nie widzę. Proszę Państwa, zdaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla uzdrowionych uczniów w gminie Porąbka. Kto jest za przyjęcie? Z poprawkami. Przepraszam, z tymi poprawkami, któreśmy nanieśli. Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy, proszę Państwa, do następnego punktu. Projekt uchwały dotyczący przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. My tutaj mamy uzasadnienie na drugiej stronie. Czy to Pani Dyrektor coś zabierze krótko? Bo żłobków nie mamy. Mamy? Pokaz też się zmienia. Rzeczywistość się zmienia. To jest taka kwestia, że ta uchwała powinna zapaść bez względu na to, że kluby takie rozstrzygnięcie najwyższej instytucji kontroli odnalazła na mecie. Dlatego to jest jeden powód. Drugi powód to jest to, że od 1 stycznia zafunkcjonuje termin gminy Porąbka prywatny żłobek. To znaczy nie, klub dziecięcy o nazwie Przygoda Maluszka, klub dziecięcy, będzie on umiejscowiony w Bujakowie, tam gdzie jest... Przygoda. I Państwo jako Rada Gminy macie zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi przyjąć w drodze uchwał plan nadzoru. I ten plan nadzoru jest tutaj zrobiony. Nie ukrywam, szanowałam się na innych gminach. Po co robić, otwierać drzwi, otwarte, krótka uchwała. Do pierwszych 3 miesięcy Pan musi kogoś upoważnić, żeby realnie na miejscu sprawdził warunki, czy one odpowiadają zapisom ustawy, a do roku przeprowadzić kontrolę. Szczegółowo. Przepraszam, chciałem zapytać z ciekawości, czym się różni żłobek od klubu dziecięcego? Metrażem na dziecko. Metrażem na dziecko. Ustawa mówi, ile może być na każde dziecko. To jest tutaj... Czyli metraż większy jest w żłobku, musi być jeszcze więcej. Trudne pytanie. Na każde dziecko co najmniej 2 metry powierzchni, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin, powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 metra, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie. Dziękuję bardzo. Wiem, co przyjrzyjmy. Czy są jakieś zapytania odnośnie tego projektu? Państwo uzyskali wszelkie wymagane przepisami ustawy i rozporządzenia, dokumenty, złożone z wniosek, także rejestracja nastąpi. Czy proszę Państwa, są jakieś pytania do tego projektu uchwały, niejasności? No to taki, że w naszej gminie coś takiego powstaje. Panie, a może to jest, na jaką jest tam celu? Pani planuje na 8. Na 8.
Pani Tyrza, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, czy rada powinna jeszcze podjąć jakąś inną uchwałę regulującą sprawę żłobków i klubów dziecięcych? To znaczy, na dzień dzisiejszy nie. Podjęliście Państwo uchwałę 4 czy 5 lat temu, nie pamiętam, o opłacie za rejestr, do rejestru. No i teraz skorzystaliśmy z tej uchwały, bo ona no, funkcjonuje w obrocie prawnym, więc Pani płaciła 20% najniższego wynagrodzenia, dlatego że ustawa mówi o maksymalnie 90% za wpis do rejestru. My mamy regulowane też, bodajże, że proszę Państwa wprowadzić punkt wynagrodzenia opiekuna rodzinnego. Jest też uchwała na dole. Ja sobie przypominam, podejmowana była tutaj. Na razie jest jakby martwa. Jeżeli ona, jej zderzenie z rzeczywistością będzie no, niesatysfakcjonujące, to zawsze ją można zmienić, ale ona na dzień dzisiejszy jest. Natomiast jeżeli chodzi o żłobki, prawdopodobnie Państwo się do Was zwrócą o przyznanie dotacji. No ale myślę, że argument jest jeden na dzień dzisiejszy, no jest to już po budżecie. Państwo przyszli do nas, co prawda, we wrześniu, ale ja z gotowym wnioskiem, no nie byli zorientowani, że niestety sanepid i Straż Pożarna musi lokal sprawdzić, odebrać, to nie może być tak, że czyjeś chcieństwo, bo to jest bezpieczeństwo dzieci i dopiero teraz w grudniu podnosiła stosowne dokumenty i złożyła wniosek ponownie, dlatego że myśmy zgodnie z KPA wyznaczyli 7-dniowy termin do uzupełnienia. Nie zostało to dokonane, a więc tamten wniosek jakby przestał funkcjonować, więc musiała ponowić ten wniosek. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, niejasności? Nie widzę. W takim razie daję, proszę Państwa, pod głosowanie projekt uchwały dotyczący w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Kto jest za przyjęcie tego projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy, proszę Państwa, do ostatniego wolne wnioski. Proszę bardzo. Proszę wyjaśnienia. Proszę. Bo jeszcze tą wątpliwość dotyczącą budżetu udało się nam ustalić. Proszę bardzo. Proszę Państwa, poszukując środków na, że tak powiem, odnowienie elewacji przedszkolu w czerwcu, złożyliśmy wniosek do tak zwanych ZWIT-ów, gdzie są działania związane z termomodernizacją przewidywane razem z miastem w Bielsku i również przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji. Ten wniosek jest tam złożony, natomiast w momencie, jeżeli by się okazało, że ma szansę na wejście do realizacji, będzie potrzebny właśnie taki program rewitalizacji dla całej miejscowości, który będzie uwzględniał również teren tego przedszkola. I dlatego ten zapis pojawił się w projekcie budżetu, bo może zaistnieć taka potrzeba, że w ciągu roku będzie trzeba pilnie taki program opracować. Dopóki nie będzie takich informacji czy sygnałów, że z tego źródła są szanse na to, żeby zadanie weszło do realizacji, no to wstrzymujemy się z opracowaniem takiego. Dziękuję bardzo. No, nie mamy wyjaśnień. Proszę pan Rany Sofia. Z tytułu ścieki, kiedy pobytać Wilanowice. Prenutuję tam tylko do Zakończa. Dawną obronkę. I robię coś takiego, dzienny pobyt dla burmistrza. Remontuję to. Teraz tam jest burmistrzem, no jest lepiej ta sprawa, bo tam ci wszyscy starsi ludzie nie mają co robić. Przyjdą sobie tam, przez dzień posiedzą. Wieczór jak trzeba, to ich nawet tam odwiozą. To będzie w jakichś określonych godzinach. I w ramach tego będą organizowane dla tych starszych mieszkańców, jakieś wycieczki, jakieś spotkania jeszcze takie dodatkowe z jakimiś takie warsztaty. Także ci starsi ludzie mieli jakieś zajęcia, no bo siedzi w tym patrzyli, czy tam coś samochód liczy. To jest bardzo dobre inicjatywa, oni chyba pozyskali jakieś środki na wewnątrz. Także uzyskuję rozpatrzyć sprawę i przypatrzeć się temu, jak to wygląda i pomyśleć też o starszych ludziach. Dziękuję bardzo.
I teraz to wiadomo, proszę Państwa, co mamy problem, bo ja chciałem nawiązać do tego, co tutaj Pan Radny powiedział, że to się wiąże z pomieszczeniem. Nie tylko. Nie tylko, i z finansami. Tak. Jeżeli już tak jest w pomieszczeniu, to ja sobie pozwolę sobie w wolnych kwestiach, Panie Wójcie, też poruszyć tą sprawę, bo to się już kilka lat bałkuje, jeżdżę do Puszczy Wielkiej często, no ten budynek naszej, tej szkoły. Budynek za chwilę w ruinę popadnie, a to jest naprawdę dobre pomieszczenie. Wiem, bo byłem u Pani Wiesi, bo Pani Wiesia tam jest zorientowana, szłapa, prawda? Że tam dalej są nieuregulowane prawa własnościowe pod tym budynkiem. Gdzie? W Wielkiej Puszczy. Ja bym tu stawiał wniosek, proszę Państwa, naprawdę, bo stawię, zdajemy, wiemy, że pod budynkach mieszkanie, jeżeli się go nie używa, no to popada w ruinę. A znam ten budynek, bo naprawdę i tam naprawdę są dobre pomieszczenia i można go naprawdę wykorzystać na różne cele. Tylko jeżeli nie uregulujemy, bo to prawdopodobnie jest rodzina koliorów tam najwięcej i że już nie żyją ci właściciele, ale to Pani Wieśnia mówi, że to tak się poruszało ten temat, ale znów znikał. Ja bym teraz postawił wniosek naprawdę, żeby zaangażować pracowników, no może nie jednego, bo to jest dużo roboty, żeby to jakoś wyprowadziliśmy te prawa własnościowe, bo naprawdę szkoda tego budynku. Bo kto go nie zna, to naprawdę tam była kiedyś szkoła i pomieszczenia naprawdę warte do wykorzystania. Jeżeli ten budynek będzie dalej stał, to on wpadnie w ruinę. A przecież my mamy potrzeby. Odpukać jakiś pożar, widzicie, jak Państwo wiedzieliśmy. Już ty właśnie mieszkania. Mieszkanie komunalne. No socjalne, można to spokojnie zrobić, spokojne miejsce, ci dojazd jest. No tylko, że ja sobie zdaję sprawę, mamy budżet, jeżeli do tego dojdzie, będzie to wiązało się z kosztami, ale proszę Państwa, szkoda by było, nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzicie, ale szkoda by było, żeby taki budynek popadł w ruinę i go zaprzepaścić. On jeszcze w tej chwili jest na całkiem dobrym stanie, ale jeżeli on tak dalej będzie stał, to popadnie w ruinę. Ja sobie zdaję sprawę, że te biurokratyczne sprawy tam uregulowanie tych własności, to będzie problem. Pani Wiesia mówiła, że właśnie tam w tej rodzinie jest Pan Zbyszek Koniowco, kiedy miał kolega, że tam miała kontakt z nim, on, to może przez niego jakoś by się do tej rodziny doszło po prostu. Bo nie wiem, jak to ze strony prawnej wygląda, bo podobno ci właściciele nie żyją, tylko dalsza rodzina, no, ale to jest do wyprowadzenia. Tak? Tam musi zostać spadkobierczy. No to może popatrzeć, jak to ze strony prawnej, bo to już trochę lat musi. No nie wiem, ale to ile lat trwało, może by była możliwość tego zasiedzenia. Ja nie jestem prawny. Problem tego budynku to jest brak wody. Jedynie realizacja wodociągu. Ale Panie Tomku, jeżeli tu powoli byśmy to prowadzili, a jest w planie to wodociągowanie, to przecież no to jest sprawy przyszłościowe, tylko żeby ten budynek naprawdę nie popadł w ruinę. No można by. Dziękuję bardzo. Przepraszam, kto jeszcze z Państwa ma jakieś wolne wnioski? Pan Przewodniczący? To znaczy tak. Ja, jeżeli można, to Szanowni Państwo, we wtorek, ponieważ mamy ostatnią sesję, ja myślę, że tak w zeszłym roku chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na... Proszę. Chciałbym Państwa wszystkich serdecznie zaprosić na po sesji na taki mały poczęstunek skromny. Może Wigilia za dużo powiedziana, ale tak, musiałeś jeszcze zjeść coś porozmawiać, także zapraszam wszystkich serdecznie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma z Państwa jakieś... Autobusami przyjdzie. Jakieś wnioski albo coś? Proszę bardzo. Chciałem odkurzyć taki pomysł, by padł kilka komisji, sesji temu. O zakupie, o przemyśleniu o zakupie takiego dużego namiotu na imprezy gminne, co jest tak. Byłoby to po prostu na takie imprezy dość wskazane za tych. Nie wiem, jakie koszty są takiego namiotu, ale. Wynotowane to jest, Panie Wójcie, prawdzie, bo Pani Marzena to wie na temat, bo miałaby na poczucie. Wczoraj byliśmy na Słowacji w gminie Zobka, która chce przystąpić z nami do programu transgranicznych i w ramach tego programu transgranicznych chcemy kupić my ze swojej strony namiot i scenę. Nie, taką profesjonalną, żeby nie kombinować w każdej gminie budować jakiś czynnik, który to była jedna porządna strada, którą można przenieść i namiot. Żeby interesy były niezależne od pogody. Także będziemy składać wniosek razem z gminą Turzowka Bliźniaczy i będziemy się starać o zakup.
takiego namiotu i strefy. Bo pan komisarz na przykład w Czechach wiąże kupiły takie namioty, mają takie też jakiegoś programu. Czemu to nie podaje się z tego? No, ale Słowacja, bo tam to dobrze. Proszę bardzo, pani Sołtys. Ja na zakończenie woli wniosku chciałam serdecznie państwa zaprosić na jarmark Bujakowski 20 grudnia w niedzielę. Serdecznie wszystkich zapraszam. Będzie dużo atrakcji niespodzianej. Wszystkich. Dziękuję. To był dziękujemy. Czy ktoś jeszcze z państwa chciał zabrać głos? Ma jakiś wniosek, zapytanie? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo.